dzisiejszym odcinku wybieramy outfity sylwestrowe według trzech kategorii. Pierwszą kategorią jest czas, będziemy mieć 3 minuty. Drugą kategorią jest budżet, będziemy losować, w jakim budżecie musimy się zmieścić. I trzecią kategorią będą kolory. Będziemy również losować, w jakim kolorze musimy mieć całą stylizację. To brzmi jak świetny plan, zaczynamy od czasu. To tak. Pierwszy. No ty. Ja? Tak. Ubiorę ci lepiej niż jak kiedykolwiek byłaś wcześniej. Ja się boję tego. Jest czego. Odpalaj stoper i ja się usuwam stąd. Dobra, 3 minuty, czas startu. To nie jest wiele czasu, więc potrzebuję coś idealnego dla Wiktorii znaleźć. To jest rzeczywiście trudniejsze niż myślałem. Co się na Sylwestra ubiera? Coś takiego eleganckiego, coś takiego wystrzałowego. To są ciuchy sportowe, to nic z tych rzeczy. Ja nie mogę się tu odnaleźć jeszcze. O, może coś w tym stylu. Tu jest coś takiego świecącego. Może coś z tych rzeczy. Ja tak, to jest mało czasu. Co ja nie wiem, na co mam wziąć? Dobra, wezmę to. Wrzucam, wygląda ciekawie. Do tego wezmę taką kurtkę. Jest idealna. Zostało mi jeszcze 1,5 minuty. Mam już kurtkę, jakąś bluzkę. Nie wiem, co jeszcze wziąć. To są jakieś sportowe leginsy. To chyba nie na Sylwka, myślę. I może do tego wezmę takie brązowe spodnie. Wygląda całkiem ciekawie. Brązowe z czarnym chyba pasuje. Tak mi się wydaje. Nie wiem w sumie. Chyba. Mamy kurtkę, mamy spodnie, mamy górę. Potrzebuję jeszcze tę górę upiększyć bardziej. Zostało mi jeszcze 20 sekund. Może coś tu znajdę. Come on. Nie mam czasu. Dobra, wezmę to. 3 minuty minęły. Czas oficjalnie się skończył. Tak wyglądają rzeczy, które mam. Nawet nie wiem, czy to są dobre rozmiary, ale jestem ciekaw, jak zareaguje na to Wiki. Ale mam dla ciebie skarbie komplecik. Boję się. Ja jeszcze bardziej. Mamy rzeczy przygotowane, idę do przymierzalni, tam czekam na ciebie. Twoja kolej. Dobra, daj. Dobra, odpalamy 3 minuty i lecę. 3 minuty to jest bardzo mało. Muszę znaleźć cały outfit dla Matiego. No dobra. Muszę pamiętać, że to jest sylwestrowy outfit, więc idziemy na jakieś koszule. Myślę, że koszule będą idealne. Nie mogę zapomnieć o spodnie. Jesteśmy w bardzo dużym sklepie i ciężko jest mi tutaj się odnaleźć. Tu, spójrzcie, mamy tyle koszul, więc na pewno coś znajdę. Stresuję się, powiem wam. Chciałabym, żeby jak najładniej to wyszło. Możemy wziąć to. Wygląda spoko. Czarna koszula też spoko. Zaraz wybierzemy, którą weźmiemy. Chociaż wiecie, przydałoby się coś takiego może welurowego, takiego bardziej świecącego, bo to w końcu Sylwester, tak? Idziemy po jakieś spodnie. Tu mamy dresy, więc to chyba nie będzie za dobre zestawienie. Gdzie mamy jakieś zwykłe dżinsy? Czy ja je znajdę? Nie umiem znaleźć dżinsów. Zaraz Mati pójdzie samej koszuli na Sylwka. O, dobra, mamy. Weźmiemy jakieś zwykłe czarne, bo ja nie wiem, ile czasu mi zostało i nie chcę ryzykować. Musimy wziąć jeszcze buty. Biegniemy po buty. Mam nadzieję, że się wyrobię. Jesteśmy na rozmiarze Mattiego. Weźmy na wszelki wypadek takie buty. Spoko, co? Ładne, czarne. Udałoby się... O, wiem co. Weźmiemy takie eleganckie. Do naszej koszuli będą pasować. Okej, to chyba myślę, że mamy to. Jestem ciekawa, ile czasu mi zostało. Idealnie. Przebieraj się i zobaczymy, jak będziesz wyglądał. No, całkiem spoko. Góra jest trochę chyba za mała, dół jest trochę za duży. Rozmiary wydawały się okej. Okay. Powiem ci szczerze, czy bym tak wyszedł na Sylwka? No to nie było łatwe zadanie. Naprawdę ten sklep jest za duży na 3 minuty. Naprawdę, sam odczuwałem to samo. Ten czas szybko leciał, a ja w ogóle nie mogłem niczego znaleźć. No dokładnie, ja nawet nie wiedziałam, ile mi czasu zostało, bo miałam schowany gdzieś ten telefon. Jak, oceniasz? A muszę odpowiadać? Ej! No nie, no jakby koszula są osobizowane, tylko że rozmiary są złe. Wizualnie 4 na 10, ale wiesz co? Ja się bardziej boję twojego outfitu, wiesz co ja ci wybrałem? Wikcie, cały ten komplet jest dla ciebie. O kurczę, nawet o kurtkę zadbałeś. Tak, moją generalnie zasadą było to, żeby się jak najbardziej błyszczało. Całkiem prawdopodobne, że rozmiary, które wziąłem są, no nie do końca pasujące, ale wciąż jestem ciekaw, jak Wika będzie wyglądać, gdy to wszystko ubierze. Co się tak patrzysz? Jak ty oceniłeś moją stylówkę, którą zrobiłam dla ciebie na 4 na 10, to czy ja nie wiem, co to jest. No lepiej, żeby było bez tej koszulki brązowej w ogóle. Bez kurtki chyba. Bo powiem ci, że ta biała koszulka i te spodnie, jak są same, nawet całkiem ciekawie tak? To wygląda, no. Właśnie się starałem. Tak trochę się czuję, jakby się cofnęła do jakiegoś zamku, na jakiejś dwórze tak. Nie, no. A rozmiary spoko? W sumie to tak. O, to się cieszę. No ale całościowo oceniam takie 2 na 10. Ała. Czas na drugą rundę, czyli losujemy budżety. To co, ja pierwsza wylosuję. Śmiało losuj, uwaga, jaki będziesz miała budżet w sklepie? 500, ale będę ubrany. No. Dobra, to teraz ty losuj. Dla ciebie w takim razie ja będę miał budżet... 150 zł. To też jest taka kwota, że spokojnie coś za to fajnego powinienem znaleźć. Ale nie jest to też takie łatwe w sumie. Na pewno będę miał ciężej niż ty. Ja teraz będę wybierał, Wika, chodź ze mną, ale nie możesz nic komentować, mówić, czy coś ci się podoba, czy nie, okej?
Dobrze. W takim razie wybieramy. 150 zł. Powinienem coś znaleźć, to musi być sylwestrowe. Ładne, ładne. Taka trochę piżamka to jest. Żebym budżetu nie miał. To jest dobre. Ale to też kosztuje 149 zł, 10 groszy, czyli miałbym grosik tylko. Więc też nie mogę tego wziąć. Mówiłam, że nie będzie aż tak łatwo z tą kwotą. No, myślałem, że będzie łatwiej. 70 zł. To jest ładny rozmiar dla ciebie. XS-ka powinien być sam raz. Jestem super zadowolony. Dobra, ale muszę się zastanowić, z czym takie coś połączyć? Białe wnętrze i buty. Może bez butów, bo nie będę miał pieniędzy na to już. Totalnie nie wiem, co pod takie coś można ubrać. Nigdy w czymś takim nie chodziłem. Jakbym wziął po prostu jakąś zwykłą białą koszulkę pod spód? Biała koszulka chyba do wszystkiego pasuje, nie? Mamy koszulkę, mam jeszcze 55 zł do wydania. Wiecie co? Zmieniłem zdanie. Rezygnuję z tego i biorę to. To jest przepiękne. Nie wiem, cokolwiek to jest, ale ma ładny kolor i to mi się podoba. A taka sukieneczka? W sumie bardziej spodenki bym powiedział. Tak dziwnie wszędzie zaglądać cały czas na ceny. Czemu nie ma ceny? Jak tu nie ma metki, to znaczy to jest bezcenowe i mogę wziąć za 0 zł? Nie. Szkoda. Znalazłem jeszcze czarne spodnie, które kosztują 5 dych. Tą zieloną sukienkę, która kosztuje 90 zł. W związku z czym zostaje mi 10 zł budżetu, więc białą koszulkę muszę niestety odłożyć. I właściwie to wszystko, co biorę. Kończę na tym. Trochę się martwię, że jednak nie będę miała dużego wyboru, bo większość rzeczy tutaj jest takich sportowych, takich, wiecie, luźnych. A jednak to jest Sylwester, więc trzeba się wystroić jak bombka. Chyba, że pójdziemy w jakiś taki śmieszkowy klimatik. O, ty, podoba mi się ten outfit cały. Aj, fajnie, uwierzymy cię, tak. Co ty na to? Dobra, może go trochę zmodyfikujemy. Weźmiemy ci biały golfik, który tam kosztuje. Ja nie muszę patrzeć na cenę, mam dużo budżetu. No tak. 100 zł. Okej, 400 zł jeszcze. Może na to ci damy taką koszulę. Ona kosztuje 130, czyli 230. Spoko. Do tego weźmiemy ci czarne spodnie, takie właśnie eleganckie. Okej, i one są za też 130, czyli tu mamy 260, 360. Ej, no nawet sprawdź nam wydanie tych pieniędzy. Idziemy poszukać jakichś butków, bo ty mi nie wybrałeś butków. No nie wybrałem, nie miałem na to budżetu, no co ty? Sprawdźmy, za ile są te buty. 230, nie stać nas już na nie. 140, idealnie. Idealnie zmieściłam się w budżecie, może jakieś 3 grosze mi zostały, bo po prostu są tu końcówki 9,9. Super, idziemy przymierzyć. To jest dla ciebie. Dziękuję bardzo, to co, widzimy się zaraz. Tak jest. Dam, bardzo podoba mi się ta koszula, nawet bym sobie ją kupiłam, ale wziąłeś mi Elkę. Patrzyk jest ogromna. Faktycznie. Ale nie jest źle, jest okej, naprawdę mi się podoba, ale ty, no jak ty pięknie wyglądasz. Tak, podoba ci się? Spójrzmy na ciebie, no super. W sensie jest to ciekawe, jest to fajne połączenie golf i koszula. Ja nie wiem, jak już ta sylwka, nie? W sensie jest to takie odważne połączenie, bym to nazwał, nie? No tak się nosi. Tak? Nawet na manekinie tak było. Serio? Znaczy nie dokładnie to, ale inną koszulę, ale tak było. Ale spoko, no podoba mi się, no takim wyrównanie bym powiedział. No ja nie wiem, no bo moja koszula jest dużo za duża, wziąłeś mi Elkę. I butów ci nawet jeszcze też nie wziąłem. No ale nie miałeś budżetu. No niestety, ale myślę w takim razie, że tę rundę ty wygrywasz. Musisz się postarać w kolejnej. Tak, nie już na 100% przegrasz. Przyszedł czas na finałową rundę, czyli losujemy kolory. Uwaga, tutaj. Uwaga. Ten. O kolor. Kurczę, brązowy. Brązowy, no. Myślę, że nie jest najgorzej, ale nie będzie też łatwo. Zamknij oczy, nie patrz, że ci tutaj je pięknie wymieszam. I w takim razie wybieraj. Wezmę ze środeczka. Okej. Okay. To, co tutaj się wysunęło. Co to jest? No otwórz. Czerwony. Ej, fajny będzie. No, jestem ciekaw, co wykombinujesz. Teraz będzie najlepsza stylówka, ja już jestem, wiesz, ja już dzisiaj wiele nauczyłem od początku. Mam nadzieję. Dzięki. Kolor brązowy, albo beżowo-brązowy. No, brązowo-beżowy tak może jest. Być. Zauważyłem, że we wcześniejszych sklepach chodziłem tak raczej nawet w jednym miejscu. Tutaj spróbuję cały sklep zeksplorować, żeby znaleźć te najlepsze perełki, Wikcia. Matej zwiedził już cały sklep i powiedział, że jest gotowy nam pokazać swoją stylizację, a raczej moją. Muszę przyznać, w takim wydaniu cię jeszcze nie widziałem, ani w takich spodniach, ani w takiej kurce. Jestem ciekaw, jak będziesz wyglądać. Ty w ogóle o tym pomyślisz. Ta-da! Ale ja mam skórzane spodnie, tylko czarne. Ale brązowych nie masz. Idziemy dalej. Mamy teraz skórzaną kurtkę, czyli sobie taki komplecik bym powiedział. Lala. No mówię, już cała skórzana. No ciekawe, ciekawe połączenie. Jeszcze potrzebuję tylko coś pod tę kurteczkę i buty. Nie jestem tylko przekonany, jak takie buty będą wyglądać w połączeniu z tym, ale to jest mój jedyny brązowy wybór, więc tak czy siak muszę to wziąć, tylko rozmiar dopasuje. I do ostatniego naszego kompletu wezmę jakąś taką koszuleczkę. I wydaje mi się, że ona powinna się fajnie połączyć z całym tym stylem. No jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Ale że Maciej się tutaj stresuje w dzisiejszym filmie i chce jak najlepiej wypaść. Przyznaj się, że tak jest. To za dużo powiedziane. Staram się. Tak bym to nazwał. Dobra, to jest szczyt moich możliwości, jeśli chodzi o ubieranie cię. Będzie git, wierzę. Zanim wybiorę oczy dla Matiego, to najpierw przymierzę sobie to cudo. To zaraz wracam. Wika właśnie powiedziała, że jest gotowa, więc uwaga. 3, 2, 1. Tam, dararam.
Ej, podoba mi się ten komplecik. W sensie spodnie są za duże, więc musiałabym mieć mniejsze. To jest też dużo, ale wydaje mi się, że to jest takie oversize'owe. I naprawdę fajnie to wygląda. Super, podoba mi się. Może to rzeczywiście te koszuleczkę zmienić na coś. A jakbyś zapięła to? Właśnie, mi się podoba ta koszulka. Tak? Naprawdę mi się podoba. Fajnie to wygląda, tylko buty bym zmieniła. To niestety był mój jedyny wybór. Nie miałem innego brązowania. Ale jest super. To może to będzie moja pierwsza runda, której wygram. No. Okej, przyszedł czas na mnie i kolor czerwony. O ile na damskim było naprawdę mega dużo rzeczy czerwonych, tak boję się, że tutaj nic nie będzie, bo na razie nic się nie rzuca mi w oczy. Whisky tutaj nie ma nic praktycznie czerwonego. No, ja myślałam, że to będzie takie w sumie dosyć łatwe, ale chyba wyjdziesz na Sylwestra w piżamie. Też oryginalnie, jakby się w domu robiło Sylwestra, to czemu nie? Ty w sumie takie, wiecie, piżama party Sylwester. Też spoko pomysł. To będzie nasza opcja zapasowa. Wpadłam na jeden pomysł. W sumie tak naprawdę to jest jedyna rzecz, którą tutaj znajdę czerwoną. Więc bierzemy ci koszuleczkę. O! Santa! Santa! Okej, okay, jest dobrze, tak? Do tego weźmiemy ci spodnie czerwone, dresy. Ej, to są akurat spoko, podobają mi się. I mamy nawet bluzę, więc będziesz miał cały taki zestaw. Ja wiem, że to jest mało sylwestrowe, ale okazało się, że czerwony kolor do chłopaków jednak jest średni. Przęcior mam, widzimy się za 3 sekundy. Tam. Pięknie wyglądasz. No jest na czerwono, nie? No tak, poszedłbyś tu na sylwka? No nie, chyba że byłby jakiś dress code, czy coś w tym stylu, to może. Jaka ocena? Sylwestrowo 0 na 10, wizualnie 10 na 10, więc tak czy siak skarbie przegrywasz swoją rundę. W końcu przegrałam, gratulacje. Dzięki. To by było na tyle, dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie obejrzeć film, gdzie Mati robi zadania za kasę, to klikajcie tutaj. Polecam.